czy Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego jest w jakimś stopniu odpowiednikiem PZW i czy stanowi konkurencję oraz możliwość wyboru zwykłemu wędkarzowi. W tym salonie odbędą się 15 urodziny PVWK, czyli Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Wszystkim witamy Was na kolejnym odcinku, a tym razem przygoda. Przygoda z tego względu, że pojechaliśmy do salonu wędkarskiego Moonfin. W tym salonie odbędą się 15 urodziny PVWK, czyli Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeżeli nigdy nie byliście w salonie wędkarskim Moonfin, to będziecie mieli możliwość obejrzenia go okiem naszej kamery oraz będziemy świętować 15-lecie Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Do salonu przyjechaliśmy dużo wcześniej. Idziemy zagubić się w tej dużej przestrzeni między regałami z masą produktów, które na pewno by nam się przydały. Gdzie by nie popatrzył, tam coś, co się przyda. Coś, co bym kupił, coś, co mi się spodobało lub bym wykorzystał na kolejnym wyjeździe na wędkowanie. Salon robi ogromne wrażenie. Asortyment, jaki ciężko sobie wyobrazić, a zwłaszcza najciekawsze jest to, że jest tego tak dużo w jednym miejscu. Byliśmy również przygotowani na to, aby coś sobie kupić, bo jak to tak przyjechać w gościnę z pustymi rękoma? Parę złotych trzeba było zabrać ze sobą i zostawić. Może nie powiedzą o nas złego słowa dzięki temu, choć i tak robimy spore zamieszanie w mediach, bo nasze materiały są bardzo mieszane. Czasami dobijamy do marginesu, a czasami mamy ochotę na ciekawy przekaz. Pamiętać trzeba jedno, drugich takich jak my nie ma, albo się nas lubi, albo nienawidzi. Wracajmy do urodzin, bo właśnie to był główny cel naszej wyprawy, a mamy rewelacyjny materiał na wstęp. Z ciekawymi pytaniami oraz bardzo wyczerpującymi wypowiedziami. Nic innego jak wywiad, chyba pierwszy taki poważny na tym kanale. Właśnie na takiej imprezie możemy poznać wielu ciekawych ludzi. Witam Cię, jestem Kamil. Również na imię mam Kamil. Miło mi bardzo, imienniku. Jaką funkcję pełnisz w Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego? Mam przyjemność być prezesem tej organizacji, także odpowiadam za
cały ten bałagan, który tutaj dzisiaj zostałeś. I mam dla ciebie kilka ciekawych pytań, na które chciałbym, żebyś odpowiedział i myślę, że naszym odbiorcom również się to przyda z tego względu, żeby nakreślić, jak funkcjonuje Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego. Nie ma problemu, spróbuję na nie odpowiedzieć. Jeśli się nie obrazicie, ja przygotowałem już dzień wcześniej kilka pytań, żeby one były po prostu ciekawe. Zacznijmy od początku. Czym jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego? No, formalnie rzecz biorąc, jesteśmy stowarzyszeniem, które funkcjonuje już od 2009 roku. Zrzeszamy tutaj miłośników właśnie wędkarstwa, głównie oczywiście karpiowego, całej Polski, ale nie tylko. Ile łowisk jest na chwilę obecną prowadzone przez Polską Federację Wędkarstwa Karpiowego i jak się one nazywają? Aktualnie mamy 6 łowisk, może zacznę od takiego flagowego naszego pierwszego, naszej perełki, czyli szmaragdowego stawu. Tuż obok jest lazurowy staw, który niedawno przejęliśmy. Mamy jeszcze czarny staw, te dwa pierwsze znajdują się w województwie dolnośląskim. Czarny staw to jest województwo łódzkie, mamy leśny staw u Marka na Śląsku. Jest jeszcze nowe łowisko ukryte w Wielkopolsce i jezioro Prokowskie. To jest województwo pomorskie, Kartuzy, także też serdecznie zapraszamy. Jestem od niedawna członkiem Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego i miałem okazję już wędkować na jednej z waszych wód. Był to czarny staw i byłem zachwycony tą dzikością, jaka tam jest i tą trudnością wyciągnięcia ryby z tego zbiornika, więc polecam wam. Obejrzyjcie chociaż nasz odcinek z tej wyprawy. Sami ocenicie, czy łatwo tam wyciągnąć rybę, czy nie. Kolejne pytanie. Jak można wstąpić do Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpowego oraz jaki jest koszt takiego członkostwa? Samo wstąpienie jest banalnie proste, jest to po prostu chęć przystąpienia do nas. Przede wszystkim trzeba utożsamiać się z tym, co robimy, zaakceptować te wszystkie regulaminy, które mamy, ale samo wstąpienie jest banalnie proste. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.pwk.pl i tam od razu na froncie znajdziecie informacje o tym. Wstąp do nas, wszystkie informacje tam są zawarte, nie ma tam nic trudnego, skomplikowanego, czegoś, z czym każdy sobie tutaj nie poradził. Jeśli chodzi o koszty, to jest roczne członkostwo w naszym stowarzyszeniu, kosztuje 100 zł. Brutto, nie ma opłat wpisowych, no i warto zaznaczyć, że z opłaty tej zwolnieni są wszystkie, zwolnione są wszystkie osoby poniżej 21 roku życia. Taki ukłon w kierunku młodzieży. No tak, jeśli chodzi o młodych ludzi, to staramy się podchodzić do tego dość rozsądnie i one nie płacą, a też mogą mieć duże korzyści właśnie z samego bycia tak razem jest. Z nami. No bo nie zapominajmy, że poza tym, jeśli chcemy jechać na łowisko, musimy uczcić jakąś niewielką opłatę za dobę wędkowania. Tak, wszystkie łowiska działają właśnie na zasadzie rezerwacji. Kalendarze rezerwacji są dostępne na stronie, także każdy z użytkowników aktywnych może wejść, zobaczyć, co jest wolnego, co jest zajęte i wybrać sobie dla siebie najlepszy termin. I oczywiście każde, no ceny są różne w zależności od wody, ale staramy się, żeby te ceny były dość przystępne. W całej działalności chcemy być taką alternatywą właśnie pomiędzy tymi łowiskami publicznymi z niewielką z reguły ilością ryb, a komercjami, które no, bywają drogie. Bywają drogie i powiem wam szczerze, że porównywałem już ceny między komercjami, a tutaj i opłaca się zapłacić opłatę członkowską i pojechać nawet na jakiś długi weekend, gdzie wszędzie będzie zajęty, a tutaj już sobie da spokojnie przez stronę internetową w niewielkich pieniążkach możemy zarezerwować stanowisko. Kolejne pytanie. Czy w kolejnych latach będzie więcej łowisk do dyspozycji, a może pojawią się już nowe lokalizacje w przyszłym roku? No, bardzo bym sobie tego życzył, nie tylko sobie, ale nam wszystkim. Pracujemy bardzo intensywnie nad tym, żeby ta baza łowisk cały czas stale się powiększała, więc tak, no aktualnie też prowadzimy jakieś rozmowy. Nie chciałbym tu oczywiście składać jakichś obietnic, z których bym się nie wywiązał, ale mogę zapewnić, że robimy wszystko, aby tych łowisk przybywało i było ich coraz więcej. Przejdźmy teraz do tych bardziej ambitnych wędkarzy. I odpowiedz mi, Kamilu, Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego organizuje zawody. Jaką mają nazwę i czym one charakteryzują się i co można w nich osiągnąć? No to bardzo ciekawe pytanie i zarazem złożone. Prowadzimy cały cykl, odpowiadamy za cykl eliminacji. No, na czele oczywiście z wielkim finałem są to Mistrzostwa Polski w wędkarstwie karpiowym Polish Carp Masters. Projekt już bardzo znany, ceniony na rynku, 14 rok, a w przyszłym roku już 15 edycja. Także zachęcam wszystkich do brania udziału w samych eliminacjach i oczywiście
No, mam nadzieję, że przy odrobinie szczęścia będziemy na tym finale mogli się spotkać. No, przede wszystkim to, co sobie najbardziej cenimy, to jest właśnie ten tytuł mistrza. Ja przypomnę, że jest to impreza, no teraz tych imprez karpiowych jest bardzo dużo, ale my zaczynając ten projekt, to w ogóle jeszcze nie było czegoś takiego jak oficjalnie wędkarstwo karpiowe w Polsce w strukturach związkowych, więc no, przecieraliśmy szlaki. Myślę, że z dumą można, mówię, nazywać się mistrzem Polski, no to jest wielka duma i uznanie i to jest tak przede jest, wszystkim dla nas największa wartość. Oczywiście noszenie na piersi medalu z mistrzostw, to są te wartości, dla których to robimy. Oczywiście trzeba tu nadmienić, że to jest też wiele nagród cennych fundowanych i też przez sponsorów i czy nagrody gotówkowe też fundowane przez federację. To nie są tak astronomiczne kwoty, jak coraz częściej mamy okazję oglądać, ale dzięki temu te zawody no przede wszystkim mają swoją wartość i są dopięte na ostatni guzik, można powiedzieć, tak, i zawsze wypłacalne. Tak, to tak, natomiast tak jak mówię, no, my stawiamy na wartości i jesteśmy dumni z tego, że od lat udaje nam się to robić. Wydaje mi się, że robimy tak to jest. Całkiem. Też mieć. Jestem tego zdania, że to jest bardzo, bardzo fajna inicjatywa właśnie z waszej strony. No dobrze, teraz trochę z innej beczki pytanie. Czy Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego jest w jakimś stopniu odpowiednikiem PZW i czy stanowi konkurencję oraz możliwość wyboru zwykłemu wędkarzowi? No to też ciekawe pytanie. Czy jest odpowiednikiem? No, znaczy, osobiście jest mi miło, że takie pytania padają, bo to pokazuje, że to, co robimy, naprawdę jest zauważane i ta federacja jest już postrzegana jako taki twór pełny, kompletny i powiedzmy kolosalnie duży, tak? No tak jeszcze nie jest niestety. My mimo tych 15 lat nadal raczkujemy i no nie śmiałbym powiedzieć, że jesteśmy w jakimś stopniu zbliżeni do związku. Czy stanowimy konkurencję? No to jest to, co przed chwilą powiedziałem. No moim zdaniem absolutnie nie. Zresztą też z PZW współpracujemy na co dzień. Gdyby tak było, to pewnie byśmy tego nie robili. My ale jakoś jesteście tym etapem takim, że jakiś wybór wędkarz teraz ma. Wybór tak. Dodam, że mówię, jest to, tak jak już wspomniałem, zresztą no, uzupełnienie takiej pewnej luki. Jeszcze mówię, zaczynając tą przygodę z wędkarstwem karpiowym i tworząc to wszystko w strukturach związku, tak jak wspomniałem, w ogóle wędkarstwa karpiowego nie było, więc jakby no, robiliśmy kawał tej ciężkiej roboty, żeby tak to wszystko przetrzeć i to, co teraz obserwujemy, to też jest, jak powiem, pokłosie tych naszych działań, jakie robiliśmy te lata temu, tak? Powtórzę, że konkurencją zdecydowanie nie, natomiast wyborem, no po części tak, no bo mając jakąś tam bardzo skromną bazę łowisk, jeśli chodzi o samo wędkarstwo karpiowe, no zawsze ktoś może sobie wybrać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby być członkiem PZW, sam nim jestem, też mówię, działam u siebie w kole, a też korzystać z łowisk federacyjnych. Rozumiem. I brniemy już powoli do końca naszego wywiadu, dlatego jeszcze takie ogólne pytanie od odbiorców, żeby jak najlepiej ich naprowadzić. Gdzie znajdziemy wszystkie informacje o tym, jak wstąpić w wasze szeregi oraz opisy łowisk i bieżące aktualizacje sytuacji, jakie się dzieją w polskim wędkarstwie, w Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego? Pełna, że tak powiem, przekrój wiedzy, kompendium znajdziecie na naszej stronie internetowej, po części też na Facebooku, ale zapraszam na stronę, powtórzę raz jeszcze, www.pfwk.pl i tam znajdziecie wszystkie informacje na temat tego, co robimy, jakie są aktualne projekty, wszystko na temat PCM-ki, Mistrzostw Polski właśnie karpiowych, na temat łowisk i wszelkiego rodzaju jeszcze innych informacji, również spraw bieżących i aktualności. Także serdecznie na tą stronę zapraszam i zapraszamy oczywiście tak do wstąpienia i nawet z ciekawości zajrzyjcie, zobaczcie, niech będzie wyświetlenie o jedno więcej w tym miesiącu. Nie pozostało mi nic innego, Kamilu, jak życzyć wam rewelacyjnej dzisiejszej imprezy urodzinowej, no i oczywiście przed nami jeszcze honory. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten wywiad. Dziękuję bardzo i cóż, życzymy dobrej zabawy. Mamy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję wam wszystkim za przybycie. Podziękowania też serdeczne oczywiście dla gospodarzy, że nas tutaj tak pięknie przywitali. Cieszymy się, że możemy te 15 urodziny obchodzić właśnie w salonie Munfina. No i co, bawmy się, smacznego wam życzę tortu, dobrej kawki. Dla tych, co mogą, jest wersja z bąbelkami, dla tych, którzy nie mogą, wersja bez bąbelków.
Także wszystkiego dobrego dla nas, dla całej federacji. Życzmy sobie kolejnych przynajmniej jeszcze 15 lat w tak dobrych nastrojach. Smacznego. Magda, poproszę Cię teraz, żebyś... Ja jeszcze tutaj tak oczywiście w imieniu salonu wędkarskiego i wszystkich tutaj naszych przyjaciół z okazji oczywiście tego 15-lecia chciałem wręczyć taki mały warminek i to oczywiście coś alkoholowego. Życzę nie tylko 15, ale 100, 150, 200 lat, także wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Przyznam się, że się tego nie spodziewaliśmy, także dziękujemy serdecznie, ale Krystianie, ja również chciałem Ci podarować drobny prezencik dla Ciebie i dla Szymona. O! Nasz pamiątkowy pin z okazji 15-lecia, także niech stanowi pamiątkę tego wydarzenia. Szymon, dla Ciebie. Pozostało nam już nic innego jak oficjalne świętowanie. Rozmowy trwały dość długo, a my spędziliśmy 4 godziny w salonie. Z kilkoma osobami już się znaliśmy, a wiele osób jeszcze poznaliśmy. Podczas urodzin mógł wziąć udział każdy uczestnik programu Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Członków jest około 2000 na chwilę obecną, a z czasem ta grupa zapewne się powiększy. Dojdą nowe łowiska, które będą zachęcać ludzi do dołączenia w szeregi PVWK. Na naszym kanale jest już jeden film z Czarnego Stawu. Jeśli ktoś lubi łowisko z dzikim klimatem, w środku lasu z powalonymi drzewami, to mu się spodoba to łowisko. A na kolejne musicie jeszcze poczekać, bo zaczynamy dopiero tą przygodę. Jesteśmy już po oficjalnej części, jak możecie zobaczyć. Teraz wjeżdża torcik, troszkę bąbelków, jedne alkoholowe, drugie bezalkoholowe, z tego względu, że ja muszę delikwenta odwieźć do domu. A delikwent, jak zobaczył bąbelki, to stwierdził, że chętnie skorzysta z alkoholowego. Z okazji. No i z okazji, był urodziny. Jestem bożony. Żeby jeszcze po drodze nie kazał mi się zatrzymać pod monopolowym, bo flaszkę trzeba kupić, jak to na urodzinach bywa, prawda? To. I będzie mi tam paskudził w samochodzie. W samochodzie nie. Poza. Upodlimy się tutaj. Ja się domu. Nie upodlę. Nie mogę. Chyba, że pociągiem wrócimy. Wyjazd można zaliczyć do udanych z tego względu, że praktycznie jak bylibyśmy nad wodą. O tym salonie wiele słyszeliśmy, wiele widzieliśmy w internecie i w mediach. Dlatego fajnie było tutaj przyjechać. I zobaczyć coś na żywo, co zawsze widzimy w internecie. A przy okazji poznaliśmy fajnych ludzi z Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego i dowiedzieliśmy się wiele, tak jak i Wy również. Więc my pociskamy dalej torta i zobaczymy, co jeszcze się tutaj będzie działo. No i oczywiście tutaj na miejscu spotkaliśmy naszych znajomych, czyli Kubę z domowej kuchni karpiowej. Siemka, Kuba. Siemano, cześć Wam, witam wszystkich. Kubę już poznaliście u nas nieraz, przecież był na filmie, byliśmy razem na Czarnym Stawem. No i oczywiście mieszka niedaleko w naszej okolicy, dlatego przewija się czasami na Nowakach, na filmach i tak dalej, i tak dalej. Kuba również należy do Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. A czym się zajmujesz? Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego jestem członkiem zarządu i pełnię funkcję koordynatora łowisk i koordynuję pracę, jak sama nazwa wskazuje, na danych łowiskach. Tutaj będąc tym koordynatorem jestem w ciągu... Prościej takim zarządcą, można powiedzieć, tych łowisk. Koordynuję tę pracę w porozumieniu z liderami. Wejścia na jakieś łowisko jedno chyba też otwierasz, kod do bramy wysyłasz, żeby wjechać, tak, prawda? Tak. No akurat w tym roku objąłem funkcję lidera naszych perełek, naszej perełki, czyli szmaragdowego stawu. Tam jestem liderem, no i tam koordynuję to całe łowisko. Zarządzam tym łowiskiem jako lider z funkcji lidera. No i do mnie trafiają wszystkie zgłoszenia przyjazdów, wyjazdów i różnych problemów związanych z łowiskiem. No i słuchaj, mamy teraz koniec listopada, można powiedzieć. Środek listopada. Jaka ryba wpadła teraz rekordowa? 32-300. Jest to nasz rekord łowiska. Świetna, piękna ryba, zdrowiutka i myślimy, że będzie rosła jeszcze.
No i to nie jest ryba, która była dotychczasowym rekordem, więc ten dotychczasowy rekord jeszcze pływa i jeszcze nie został złowiony, więc czekamy. Na odpowiedniego łowcę. Dokładnie wyciągnie. Więc zapraszamy na Polską Federację Wędkarstwa Karpiowego. Wbijajcie. Pojedliśmy, popiliśmy, więc najwyższy czas zbierać się do domu, bo przed nami prawie 250 km. Dokładnie, zabawa była przednia, miło było poznać wszystkich członków zarządu Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Naprawdę fajne chłopaki, także nic tylko opłacać wpisowe, jeździć na wody i cieszyć się mile spędzonym czasem. A tak jak mówiliśmy właśnie, doszła informacja, że złowili karpie o wadze 32 kg, więc łowiska mają naprawdę wielkie predyspozycje i potencjał właśnie do tego, żeby je odwiedzać i dobrze się nad nimi bawić. Ale pamiętajcie też, że te łowiska nie tworzą tylko chłopaki z federacji, czyli zarząd, ale my, czyli członkowie. Zawsze dołóżmy tą cegiełkę i starajmy się, żeby na tych łowiskach zawsze było tak, jak my byśmy chcieli, żeby było. Dzięki temu naprawdę te wody będą jak najbardziej na szósteczkę z plusem. Dlatego, jak Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji i widzimy się na jakimś odcinku wędkarskim, pewnie w najbliższą sobotę. Na Waszym ulubionym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Cześć. O, jaki kurde mądry. Na razie. Wesprzyj nas, a dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!